No i proszę za pierwszym razem. Jest bestia, słuchajcie, jedziemy. Zobaczcie, jak to wygląda. <laughs> Siema, ja nazywam się Julian i czy u Was też jest tak cholernie gorąco? Przed Wami kolejny odcinek z gry Project Zomboid. I zanim zaczniemy, mam dla Was krótkie ogłoszenie. Na moment nagrywania tego materiału, to jest dla Was wczoraj. Dobiliśmy do 100 subskrybentów na kanale Szersze Gra. Zrobiliśmy to w niecałe 3 tygodnie, co dla mnie jest po prostu wow, mega. Także dziękuję wszystkim osobom, które wspierały kanał, stawiając łapki w górę, komentując, tworząc tą społeczność. To jest dla Was, słuchajcie, za Wasze zdrowie oraz osób, które na ten kanał zawitają i mam nadzieję, że zostaną na dłużej, także jeszcze raz serdecznie dzięki. A jeżeli chcecie dalej rozwijać ten kanał, zostawcie łapkę w górę dla algorytmu YouTubeowego, komentarz dla pana prowadzącego, który się gotuje w tym t shirtie naprawdę oraz oczywiście subskrybujcie kanał Szerszeń Gra, aby nasza społeczność się rozrastała. Teraz do odcinka. Yeah! Dobra, także słuchajcie, może zanim zaczniemy, to ja zatrzymam czas i opowiem wam co się stało. W międzyczasie udało mi się dobić do pierwszego poziomu elektryki i do drugiego poziomu naprawy pojazdów, co pozwala mi teraz odpalać... W każdy, po, każdy pojazd, wszystkie pojazdy jakie chce na krótko, co otwiera nam kompletnie nowe możliwości podróżowania Ponieważ kiedy wracałem z naszej poprzedniej miejscówki, w której byliśmy w poprzednich materiałach To zagapiłem się na mapę i wjechałem w drzewo, więc 51% silnika mamy teraz 36% A jeżeli nasz pojazd przy 51% potrafił zapadać za siódmym razem, to co będzie dopiero teraz przy 36% Natomiast plan na dzisiaj jest taki, żeby pojechać sobie do Rosewood. Mam zapisane parę postulatów, które chcę wykonać. Jak nie w tym odcinku, to w kolejnym. Jest to komisariat w Rosewood, ponieważ mam ustawionego tak sandboxa, że co miesiąc się respiomitamy, więc jestem ciekaw, czy coś tam się ciekawego zrespiło. Dalej mamy słota obok komisariatu. To jest ten taki śmieszny pojazd, który widzieliśmy w jednym z. Po Pierwszych odcinków można powiedzieć serii Dalej oczywiście pojazdy, które może będą lepsze od naszej ciężarówki No i na sam koniec broń z bazy w czyli to co nam zostało, czego nie wzięliśmy do tej pory Jeżeli chodzi oczywiście o broń palną, magazynki, amunicję itd, itd. Ponadto przygotowałem się tutaj leciut mamy Bushmaster AR-15 Wygląda to w ten sposób słuchajcie, zamontowałem tutaj sobie Mamy Free Point Slink, czyli tą powiedzmy szynę taką, gdzie będziemy mogli szybciej broń wyciągać. Mamy kolimator, mamy supresor, czyli jest to tłumik. No i oczywiście jesteśmy wyposażeni w zwykły magazynek. Dwa magazynki dodatkowe oraz na naszej osobie mamy ponad 200 pocisków do tej broni to jest 556, także mam nadzieję, że będziemy dawać radę. Zdjąłem sobie poncho, mamy gogle noktowizyjne, sama Fishera z gry Sprinter Cell Także słuchajcie, tak lecimy, a dalej, jeżeli chodzi o to, co mamy w pojeździe, to strzelba, trochę municji do strzelby, jakieś kanistry, jakieś powiedzmy narzędzia. No i to tyle. Także jeszcze zanim wyruszymy, to szybki look na to, w jakim stanie jest nasz pojazd, bo tutaj też się troszeczkę pobawiłem. Także zamontowałem nam w końcu lepsze opony. Tak się to prezentuje mniej więcej tutaj, także nie jest aż tak źle. Y, troszeczkę naprawiłem maskę, bo była na czerwono, używając 1 arkusz blachy, kręty oraz naprawa pojazdów 2 na 2 Natomiast nasz silnik w tym momencie ma 36%, więc yy, <laughs> no może być ciekawie. 8.40 napijmy się jeszcze zanim wyruszymy. Może coś na szybko zjedzmy. Mam tutaj przygotowane troszeczkę jedzenia i picia jeszcze. Ale zróbmy to korzystając z zasobów, powiedzmy, naszej, naszego świata, naszej, naszej bazy. No i co, będziemy wyjeżdżać, słuchajcie, bo w rozwód czeka na nas sporo, sporo, mam nadzieję, działających w dobrym stanie pojazdów. No i oczywiście sporo zombiaków do eksterminacji, ponieważ tam, gdzie chce się udać, to jest tam ta stacja benzynowa, obok jest warsztat. Yy, I tam obok pubu, gdzie kiedyś włączyliśmy alarm, jest sporo zombiaków, także trzeba będzie spacyfikować całą tą ekipkę. Także mam nadzieję, że nam to się uda. Oczywiście drogę postaram się wyciąć, bo myślę, że nie ma sensu jej pokazywać, bo już tam jechaliśmy i wracaliśmy. Natomiast w razie czego, gdyby coś ciekawego się tam zdarzyło, to oczywiście cały czas mamy nagrywanie włączone, a poza tym mógłbym sobie wziąć ten agregat, który mamy tam przy tych magazynach, w których byliśmy, w którymś tam odcinku z wcześniej. A, no i słuchajcie, ponadto jeszcze sobie tutaj posiałem kapustę. Bo mówię, a co mi tam? Kto mi zabroni, nie? Także co, słuchajcie, wsiadamy, zobaczymy, za którym razem nam odpali pojazd, bo to też jest ruletka. Za pierwszym? Przy 36%, naprawdę? Wow. <laughs> tutaj ogólnie sporo osób pisało, żebym pozbył się tych wraków, które mamy po drodze tutaj do naszej bazy z głównej ulicy. I gdyby nie to, że dzisiaj jedziemy, korzystamy z tej drogi, to my się pewnie tym zajął. Aczkolwiek jest to taka rzecz, o której zapominam, na którą nie chcę mi się specjalnie zwracać uwagi. Ale rzeczywiście nie ukrywajmy, że jest to troszeczkę wkurzające. Miałem też w planie, aby zostawić Plandekę dzisiaj, ponieważ nie jedziemy tam jako tako specjalnie lutować. A ewentualnie, może będę potrzebował, drugi pojazd sobie tutaj schukować, powiedzmy. Żeby go pociągnąć. Ale ewentualnie myślę, że gdyby co, to sobie zostawimy ciężarówkę tam. Ona jest, ona jest w średnim stanie, tak. No i umówmy się, no, Głównie ten silnik, tak. Cała reszta jest spoko, ale ten silnik w tym momencie. Jednak przekreśla dość mocno ten pojazd. Kto wie, może znajdzie się jakaś fajna furka, która będzie naprawdę bardzo, bardzo szybka, pojemna, wytrzymała. No i przede wszystkim będziemy mieli do niej dostęp. Tak jak powiedziałem, mamy w tym momencie elektrykę na poziomie pierwszym i mamy również naprawę pojazdów na drugim, także w tym przypadku bardzo, bardzo fajnie. No i pamiętajcie, jeżeli jest u Was gorąco, to trzeba się nawadniać. A no i tutaj jeszcze jedna sprawa, ponieważ z racji naszych ostatnich wojaży, to znaczy jedzenia wszystkiego co było na stacji benzynowej, w tym lodów Nasz Filip nabawił się nadwagi Mamy 86kg, no i w tym momencie przydałoby się spaść do no jak najniżej z drugiej strony, bo no, ta nadwaga mi się tutaj jak najbardziej nie podoba Ogólnie to tak sobie pomyślałem, że w tym materiale prawdopodobnie dojedziemy sobie do bazy w Rosewood tam przy samej jednostce Straży Pożarnej mamy pojazd jakiś, także zobaczymy jak on będzie wyglądał, jak on będzie działał, w jakim jest stanie. I myślę, że zobaczymy sobie komisariat i ten tego słota i tam jakieś pojazdy obok. Natomiast może w kolejnym odcinku udamy się już bardziej w kierunku tego pubu i może ewentualnie dalej w kierunku stacji benzynowej. No bo tam przeciwników będziemy mieć multum, tutaj to nie ma co nawet słuchajcie mówić. Tak więc nie chcę, żeby mi w jakiś sposób czas powiedział. My gonił. No i proszę bardzo, jest agregacik. My wsiadamy sobie do naszego pojazdu. Jeszcze szybki papierosek tutaj. Muszę przyznać, że ciekawi mnie bardzo, jak ten słod będzie działał, bo nie korzystałem z tego pojazdu nigdy jeszcze w swojej karierze, jeżeli chodzi o Zomboida. Także mam nadzieję, że będzie w dobrym stanie, na tyle dobrym, że będziemy go mogli zamienić za naszą ciężarówkę. No i oczywiście będzie lepszy od naszej ciężarówki, bo. No, wyglądał nieziemsko, natomiast też nieziemsko wygląda cała ta chmura tutaj ząbiaków. Zobaczcie, jaka jest tutaj horda cała. No, aczkolwiek muszę przyznać, że jakoś super mega spokojnie to tutaj nie jest. Co więcej, myślę, że jest kompletnie na odwrót. No, tutaj sporo jest no, na drodze koleżków. Chcę ja pozwolę troszeczkę zjechać, bo nie chcę. No, tu mamy jakąś ciężarówę która nawet nie jest aż tak bardzo na otwartym, więc może będzie szansa, żeby tam podbić może jakieś kosztowności w postaci lepszych opon zebrać a kto wie, może będzie po prostu w lepszym stanie kompletnie tu mamy jakiś pojazd strażacki również w porządku, wjeżdżać chyba nie będę nie chcę się z tą plandeką tutaj, słuchajcie, wykręcać no i proszę bardzo, pierwszy zombiak Uła, ale dostał gwoździa na, na cymbał Siema, z tym może troszeczkę gorzej pójść, bo ma kask, jest w kaka kasku no ale jakiś tam critical hit wszedł, o proszę bardzo, zwinność plus jeden, wskoczyła jeszcze dodatkowo, świetna sprawa, zobaczymy jak ten pojazd się trzyma, w jakim jest stanie, wygląda ładnie, aczkolwiek, może sobie wyglądać, 73% i mamy, słuchajcie, co, silnik 73%, akumulator jest spoko, akumulator można zawsze wymienić, Mamy stan paliwa, to jest zbiornik. Nie jest to zły pojazd, natomiast co bym chciał zobaczyć? Nas tutaj też bagażnik interesuje całkiem mocno. Widzę, że zanim zaczniemy się interesować tutaj pojemnością tego pojazdu, to trzeba się zainteresować grupą, która do nas idzie, ale w porządku, nie ma problemu. Akurat taka grupka dla nas to w tym momencie jest praktycznie tyle co nic, tak naprawdę, bo to w większości są dwa hity i po gościach jest 113. Okej, okay, no jest to troszeczkę mniej niż, niż nasz aktualny pojazd, jest on lepszy, ze względu na to, że jest on po prostu w lepszym o wiele stanie. A ty kim jesteś? I skąd tutaj przychodzisz? Uuu ale strzał Jezus. No i jest nasz pierwszy pojazd. Jak się tutaj sytuacja trzyma, bo jestem bardzo ciekaw. W jakim stanie zostawiliśmy ten pojazd? 56. Ok, opony całkiem niezłym stanie. Silnik na 32%. Także średnio, no ale był to nasz pierwszy pojazd Słuchajcie, także nie ma co z drugiej strony narzekać też, nie? Dobra, słuchajcie Filip tutaj zaraz doskoczy ze smalcem Po prostu tak o sobie zjadł, proszę bardzo Zaraz będziemy mieli otyłość jeszcze większą Tutaj widzę, że Ząbiak ma jakąś włócznię Z czego to włócznia? Włócznia, słuchajcie, z naostrzonym śrubokrętem Czemu nie? O kurczę, ale te ładne hity lecą. To jest właśnie to. Nie wiem czy wam to mówiłem, ale mega mnie śmieszy to, w jaki sposób zombiak, który się czoga, porusza się szybciej niż taki, który do nas idzie w naszym kierunku, nie? Ale dobra, w porządku niech będzie. Dobra, przełóżmy sobie to, zostawię sobie dwa łomy, bo nasz jeden jest już praktycznie no kompletnie rozjechany. Także tu jest potencjalny pojazd dla nas, aczkolwiek myślę, że sobie na razie po prostu pójdziemy dalej, tak? Możemy mieć tych pojazdów sporo. Tutaj akurat w tym przypadku ten jest dla nas jak najbardziej w porządku, bo nie trzeba będzie się z nim jakoś specjalnie bawić, bo jest on w dobrym stanie. Czkolwiek, no jedyne co mnie tam w jakiś sposób, co mi szkoda, no to to, że mieliśmy super dużą pojemność w naszej ciężarówce, nie? Także to. To była spora różnica. Dobra, widzę, że niestety, ale weszła zadyszka i zadyszka jakoś szybko weszła, muszę przyznać, naprawdę. No okej, okay, żeśmy trochę zombiaków zjechali tutaj, nie ma co mówić. Aczkolwiek zobaczcie, no jak mówiłem, tam jakieś 3-4 hity były. To tutaj to jest dość średnio pod tym względem, nie? Dobra, odpocznijmy sobie na podłodze troszeczkę. Oczywiście nie biegnę ze względu na to, że mieliśmy już zadyszkę na poziomie pierwszym, więc nie potrzebujemy marnować staminki. Mamy smutek. Ojejku. Gość i mu jest smutno. Straszna choroba. Dobra, mówiłem coś na temat niebiegania, ale... chrzanić to wszystko. Lecimy z tematem. Że muszę przyznać, że nie korzystałem nigdy z tej opcji tego, że się loot nam respi Więc jestem ciekaw jak to wygląda Czy rzeczywiście coś ciekawego się może zrespić W skrzyniach, które nie zostały przez nas w 100% zlutowane Ok, 5.56 Drum Magazine, niestety to do naszego karabinu nie pasuje, wiem bo sprawdzałem Aczkolwiek mamy tutaj, jest bipod Ok, fajnie, weźmy sobie Mamy też Kanister na amunicję, pojemnik na amunicję 556. Także w porządku. O tutaj do naprawy broni, jak najbardziej fajna sprawa. 26 pudełek, nie? Wow, nie jestem do końca pewien, czy Gir się zmienił tak naprawdę, mówiąc całkowicie szczerze, bo nie pamiętam co tam mieliśmy. Jezus Maria! Uff. W tym momencie po prostu postanowiłem, że będę biegł. Z tego powodu, że wiedziałem, że jeżeli się zatrzymam, to jest. Istnieje większa szansa na to, że mnie to złapie, Cholerstwo. Więc mówię, dobra, już jak mnie zaskoczył zombie, to biegnę. Nie, tu już, tutaj już biegnę po prostu, nie. Ale zaskoczył mnie naprawdę mocno. Smutek, znajdź sposób na poprawę nastroju. Czy rozwalanie zombiak, zombiaczych głów łomem to nie jest wystarczająca zabawa na poprawę nastroju, bro? Dobra, jest ten cały słocik. Także ciekawi mnie w ogóle w jakim on jest stanie, bo może być, może być słabo z nim, ale Myślę, że jeżeli uda nam się go uruchomić to będzie absolutna kosa, pokaż mi go tutaj 76% Bagażnik 95% więc będzie miał tutaj powiedzmy Będzie miał wytrzymałość Opony w niezłym stanie, no ogólnie cały stan jest słuchajcie w porządku 76% to bardzo dużo w porównaniu do naszego Aha tu jest toolbox a gdzie jest jakiś schowek, na co siada bagażnik? Aha, to jest tutaj. Mamy 162. Zaraz sobie to ogarniemy, Tylko tutaj słyszę, właśnie zombiaka, który gdzieś tutaj chodzi. Kurczę, czy, by, czy byśmy sobie wzięli tego słota? Mówię, ja z tego pojazdu nie korzystałem nigdy, więc nie wiem, jak się nim jeździ w ogóle. Ale myślę, że to byłby dobry moment na to, bo mamy co do tego, tutaj ku temu można powiedzieć możliwości, nie? O, kolejny pojazd w dobrym stanie. Ten policyjny tutaj my tutaj sobie możemy naprawdę całkiem fajny sposób wymontować parę rzeczy z tych pojazdów, naprawdę korzystając z tego, że mamy mamy narzędzia. Tutaj jakaś ekipa na mnie prze, ale zaraz chcę zobaczyć najpierw no właśnie co ja chciałem zobaczyć, bo już mnie rozproszyły cholernicy. A, jakie jakie opony tutaj mamy? Dobra. To zaraz. Naprawdę ten multi hit też jest super opcją. Na, naprawdę dodaje takiego fajnego takiej fajnej satysfakcji przy walce. I to jest to o czym mówiłem, dosłownie podszedłem do pojazdu od, Odpaliłem interfejs, który mi pozwala na zobaczenie flaków, tak to nazwijmy I nagle goście sobie przypominają Ojej, jesteśmy zombie, Ja to żywa osoba, musimy zaatakować Co robiliśmy przez ostatnie pół godziny? Nie wiem, ale teraz czuję w sobie to, że muszę zaatakować tego gracza Masakra Tak czy inaczej Słuchajcie, jakie to są opony Run flat tire nie wiem co to są za opony, opony słuchacie, w sensie po, podejrzewam, że takie, które się nigdy nie psują, tylko co jak się w końcu popsują, nie? <laughs> Dobra, czy może ktoś na przykład jeszcze tutaj przyjść proszę, póki jakby nie robię nic? Nie? Spokój jest na razie, tak? Dobrze, Ciekawi mnie, czy jeżeli do tego pojazdu wejdę, to czy ktoś się nie obudzi znowu, nie? I wejdźmy sobie na fotel kierowcy oczywiście Tutaj mamy... OK, czyli mamy dostęp tutaj do schowka, że tak to nazwijmy odpal silnik na krótko no tylko oczywiście nie mamy benzyny nie, tak mówię hmm, ciekawe czy odpali, także dobra podjedziemy sobie tutaj prawdopodobnie naszym pojazdem w takim wypadku ona się nasiona brokułów nie wiem wezmę, bo nie ukrywam ale chciałbym tym pojeździć naprawdę to mogłoby być ciekawe, bo nie korzystałem z tego pojazdu nigdy w tym przypadku może podłączymy słota, plandekę i ciężarówkę do tego nie i tak sobie wrócimy Chociaż jeszcze nie będziemy, oczywiście, do miasta wracać. Szkoda, że nie daje nam to informacji, jakiego rodzaju. Chociaż tutaj jest napisane, że typ pojazdu ciężarowy czyli podejrzewam, że opona tania, to na zasadzie takie, że opona ciężarowa tania. No, także, także tu można byłoby wymontować, ale tak jak mówię, czy ta ciężarówka jest nam potrzebna w tym momencie? To znaczy, ona potrafi sporo unieść, no ale ten pojazd, który będziemy mieli, potrafi unieść jeszcze więcej, tak. W tym momencie, naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie związane z. Pojazdami, to już się nie mamy co martwić, bo jesteśmy w stanie tak naprawdę każdy pojazd jaki tylko mamy ochotę, możemy się nim zająć, nie? Dobra, widzę, że tutaj nasz Filip po prostu wpada w depresję, bo zjadł trochę smalcu gość się nie może pozbierać, po prostu jakby przykro mi z tego powodu. Biegnijmy sobie na górę, zapalimy sobie kulturalnie papieroska, odpoczniemy chwilkę. Godzina 20, także podejrzewam, że tutaj już po wodutku będziemy musieli też się niedługo pakować do wirka. Aczkolwiek, zobaczmy, co mamy tutaj. Czy coś w ogóle nam zostało ciekawego? O, proszę, czyli coś się tutaj zrespiło, rzeczywiście. O, słuchajcie, mogę z latarki zrobić silencer, to znaczy tłumik. I zrobimy sobie to, chyba. Ciekawe, czy to będzie działało ze strzelbą naszą. 87 kg, także dobrze, świetnie, że pozwalam naszemu Filipowi po prostu się obżerać, nie? Fajna sprawa. No, jeszcze na, dwa, na dwie te. No także dobra robota z mojej strony tutaj, muszę przyznać. Fajnie sobie folguje, potem będzie. Kurczę Filip, czemu się męczysz co chwila? No i proszę bardzo, będziemy mieć zaraz odpowiedź na, na, ten, na ten powiedzmy problem. Teraz chciałbym podjechać tam pod ten komisariat i odpalić nasz pojazd, a przy okazji chciałbym zobaczyć jak działa. Ten tłumik, także bardzo mnie to interesuje, mówiąc całkowicie szczerze, bo to by otworzyło nam nowe możliwości. Tutaj widzę, że osoba jest na zielono ubrana, kibic pewnego klubu sportowego. No niestety, słuchajcie, ale do naszej strzelby ten tłumik nie działa. Nie mam takiej po prostu opcji, żeby, żeby móc z tego skorzystać. Szkoda wielka, no ale nic, życie, może uda nam się jakąś inną strzelbę. W tym przypadku znaleźć. No i ponownie nam pojazd odpalił za pierwszym razem. No kto by myślał, nie? Ciekawe bardzo. Natomiast co? No, my podjeżdżamy. Taki jest mankament, że będziemy musieli prawdopodobnie do pojazdu wejść, aby móc z niego skorzystać, z tego bagażnika. Aczkolwiek z drugiej strony mamy 20 dodatkowych powiedzmy kilogramów dźwigu, więc myślę, że w jakiś sposób się to w tym przypadku wyrównuje. Wiecie, co? Ja wezmę od razu trzy kanistry, żeby się te nie rozdrabniać. W tym przypadku. No i proszę za pierwszym razem. Jest bestia słuchajcie. Jedziemy. Zobaczcie jak to wygląda. <grytanie> jest przede wszystkim o wiele, wiele szybszy. Zwrotniejszy. No i czuć tego kopa nie. A poza tym wygląd jest po prostu absurdalny nie. Możemy sobie nawet kogut odpalić. Oczywiście tego bym raczej wolał uniknąć. Chyba, że chciałbym w jakiś sposób te zombiaki odciągnąć. Mamy Trzy kanistry, a to nawet nie jest pierwsza ćwiartka zatankowana, także to jest dopiero bestia. No ale dobra, słuchajcie, co ja mogę wam powiedzieć? Na no, temat jak najbardziej w porządku, świetna sprawa. Z drugiej strony pozwoli nam to bezpiecznie przekładać przedmioty w tym przypadku, jeżeli jesteśmy po prostu w środku. Natomiast co, no nie pozostało nam nic innego jak odczepić tutaj naszą plandekę w tym momencie. Proszę bardzo. Myślę, że możemy też tutaj przy okazji tą benzynę ściągnąć, bo jest takiem całkiem sporo No i co? Podziękować naszemu samochodzikowi za Wierną służbę, bo naprawdę przydał się. W szczególności na samym początku serii, kiedy potrzebowaliśmy tutaj naprawdę sporej ilości miejsca. No i nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z tym oto pojazdem. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dzięki wielkie. I dziękuję również Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Ja teraz prawdopodobnie wymontuję sobie wszystkie reflektory, akumulatory z tutaj pojazdów, które mieliśmy naokoło, aby levelować troszeczkę naszą mechanikę, czy naprawę pojazdu. Wrócę do naszej bazy w Rosewood. Będzie to myślę, że idealny motyw na rozpoczęcie kolejnego materiału. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra i widzimy się w kolejnym materiale z Project Zomboid na kanale. Trzymajcie się na razie. Hej!